Hej, witam serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na filmik na temat czterech produktów do mycia twarzy z drogerii Cytrynowa.pl. Hej, witam serdecznie. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o czterech mydłach, które stosowałam bądź stosuję i które dorwałam bądź dostałam z drogerii Cytrynowa.pl. Pierwszy produkt to tymiankowy żel do mycia twarzy z firmy Sylveco. Jest go 150 ml i za tą pojemność zapłacimy na stronie cytrynowa.pl 18 zł. Jest to żel hipoalergiczny do cery wrażliwej. Jest to delikatny żel i powiem Wam szczerze, że ja raczej cery wrażliwej nie mam, ale czasami naprawdę wydaje mi się, że jest wrażliwa, więc jest ok. Skierowałam się bardziej ku naturalnej pielęgnacji, naturalnym żelom i mydłom. Odstawiłam te mocno chemiczne i mocno wysuszające produkty i powiem Wam szczerze, że jestem zadowolona. Jest to delikatny żel, który oczyszcza, posiada kwas jabłkowy. Kwas jabłkowy w tym produkcie ma działanie wygładzające i rozjaśniające i powiem Wam szczerze, że zauważyłam, że po tym produkcie moja cera bardziej rozjaśniała, taka świetlista się zrobiła. Ma też lekko złuszczać naszą skórę, ten martwy naskórek i regenerować odbudowę komórek. Usuwa zanieczyszczenia, regeneruje i wpływa na uregulowanie ilości sebum na naszej twarzy. To też się zgadzam, nie mam problemów, bo ja mam taką, powiedziałabym, mieszaną cerę w strefie T, przetłuszczającą się i oczywiście ze skórnikami i niedoskonałościami. I powiem Wam szczerze, że po tym produkcie cera naprawdę jest fajna, jest mięciutka, nie błyszczy się, ale nie jest też taka spięta mocno, jest taka fajniutka i rozjaśniona, taka naprawdę fajna. Produkt ten wzbogacony jest olejkiem i ekstraktem z tymianku, który działa przeciwzapalnie i kojąco. Powiem Wam szczerze, że cały produkt ma naprawdę niewielki i króciutki skład. Jest to produkt naturalny, z tego co ja widzę, i naprawdę fajny. Ja z firmą Sylveco po raz pierwszy miałam styczność właśnie z tym produktem. Drugą styczność to peeling w formie szminki, że tak powiem, czy szminkę w formie peelingu. I też jestem zachwycona tym produktem, również jestem zachwycona. I powiem Wam szczerze, że na pewno do firmy Sylveco wrócę. Warto, warto. Zapach taki trochę tymiankowy, bym powiedziała. Ale nie jest aż tak intensywny, żeby przeszkadzał. Kolor, nie wiem czy widać, taki żółtawy. Nie widać oczywiście, na dłoni nie widać koloru. No i konsystencja zwykłego żelu, powiem Wam szczerze. Średnio się pieni. Powiem Wam szczerze, że to naturalne i normalne, że produkty naturalne słabo bądź średnio się pienią. Więc jeśli jesteście przyzwyczajeni właśnie do takiej ilości mniejszej piany, to na pewno będziecie zadowoleni. Ja powiem szczerze, że lubię, jak czasami ta piana powstaje, ale jest ok. Bardzo fajny, bardzo polubiłam i na pewno wrócę do firmy Sylveco. Kolejnym produktem jest czarne mydło Savon Nori, Savon Noir, francuska, tak? Nie wiem, zawsze mam problemy. Wiem, że kiedyś pisaliście, jak powinnam to wymawiać po francusku, ale oczywiście umknęło mi. Czarne mydło, powiem Wam szczerze, że tak długo stało, że już zaczynała przychodzić data ważności i zaczęłam go używać i zastanawiałam się, czy przypadkiem już nie zepsuł się ten produkt, bo zrobiła się z tego taka, może nie maść, coś takiego jak ropa z silnika, takie czarne, oleiste, czasami z grudami. Mówię, coś jest chyba nie tak. Ale później zapytałam się Was i powiedziałyście mi, że jest ok, więc nieźle. 150 ml, powiem Wam szczerze, że cena była chyba około 30 zł tego produktu. Niestety na dzień dzisiejszy na drogerii cytrynowej.pl nie znajdziecie, ale jeśli chodzi o czarne mydła, to jest ich pełno. Zapach był niezbyt ciekawy. Forma takiej właśnie ropy też niezbyt ciekawa, ale działanie było nieziemskie. Słuchajcie, tak fantastycznie oczyszczał ten produkt. Nie wysuszał, skóra nie była taka spięta,
po wymyciu, no po prostu nieziemsko. Ja używałam do tego takiej silikonowej gąbeczki z Garniera i byłam mega, mega zadowolona. Produkt naturalne marokańskie mydło pochodzenia roślinnego, wytwarzane tradycyjnymi metodami, oczyszcza skórę, działa jak peeling enzymatyczny i nawilża. Nie jest testowany na zwierzętach. Powiem Wam szczerze, że jest mega, mega, mega i wydałabym znowu kolejne 30 zł na ten produkt, jeśli by działało tak samo. Mam pytanie, jeśli macie styczność i używacie właśnie czarnego mydła, to powiedzcie mi, czy mocno się różnią między sobą czarne mydła z różnych firm. Te było super. Firma Sana z takim kwiatkiem, powiem Wam szczerze, że super. Jest tu tylko woda, oliwa z oliwek i potasjum hydroksydę. Powiem Wam szczerze, że super, mega, super, ekstra produkt. Jestem mega zadowolona. I chciałabym jeszcze spróbować właśnie inne czarne mydła. Przechodzimy dalej. Tutaj mam natomiast dwa mydełka w kostce, jak widzicie. Pierwsze mydełko to mydełko, które niestety też nie jest te dostępne, ale są inne mydła dostępne w drogerii cytrynowa.pl. Jest to mydło antyczne, dekoracyjne z Aleppo 20% oleju laurowego. Kraj pochodzenia Syria. Olej laurowy, sodium, hydroksyladę i woda. Tylko tyle napisane było na ulotce. Taki jeden, ile go tam? 30, ile go było? 30 gram. Zdecydowałam się właśnie na taki produkt, a nie na taką dużą kostkę, bo nie wiedziałam, czy to będzie dobry produkt dla mnie i jak sobie poradzę właśnie z mydłem Aleppo. I powiem Wam szczerze, że jestem zadowolona, że kupiłam takie małe, bo niestety u mnie mydło Aleppo, ilu to jest procentowo było? 20% nie spisało się, strasznie wysuszyło mi skórę, no niezbyt pachnie. Jak szare mydło, zachowuje się jak szare mydło. Myślałam, że troszkę zadziała, bo oliwa z oliwek to ostatnia moja miłość, tegoroczna można powiedzieć moja miłość, ale niestety w tym przypadku po prostu się nie sprawdziło, więc to mydełko idzie na stratę, że tak powiem, do mycia rąk. No nie, do cery się nie sprawdziło. Naturalne mydło, więc można używać je do różnych innych rzeczy, do mycia włosów, to nie wiem czy włosów, ale na pewno do ciała, do prania delikatnego i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno coś z nim zrobię. Kolejnym mydłem, tym zielonym, to jest marsylskie mydło z oliwek. Oliwka tak się nazywa. Tutaj piękne logo było, ja Wam pokażę zdjęcia oryginalne ze strony cytrynowa. 72% olejków roślinnych jest w tym produkcie. Za 30 gram taka kosteczka, tylko troszkę większa, bo już wiadomo, wyprała się. Za 30 gram tego produktu zapłacimy 3,50. Słuchajcie, i to jest genialne nad genialnościami. Po prostu fantastyczny i super the best. Zakochałam się w tym produkcie, słuchajcie. Odstawiłam go niestety teraz na chwilę, bo zaczęłam właśnie używać tymiankowego mydła, ale jestem mega zadowolona. Jak widać, no zużyłam sporo, ale jest wydajne. 72% olejków roślinnych w tym produkcie, 100% naturalny produkt na bazie olejków właśnie roślinnych i bez tłuszczów zwierzęcych. 100% biodegradowalne, nie jest testowane na zwierzętach, hipoalergiczne, jest naturalne dla pH skóry. Moja skóra naprawdę fantastycznie się po tym produkcie czuła. Nie była spięta, była taka fajna, rozluźniona, wyczyszczona i odświeżona. Łagodzi, oczyszcza, odżywia, nie wysusza. To jest idealny produkt na przykład do prania bądź do odkażania ran. Jeśli mamy rany, to właśnie wrzucić do wody, rozpuścić i przelać rany tym produktem, więc jest on też bakteriobójczy, oczyszczający i genialnie działa przeciwtrądzikowo. I z tymi słowami się zgadzam. Naprawdę zadziałał. Taka kosteczka za 3,50, słuchajcie, a naprawdę działa. I chyba jestem najbardziej zadowolona z mydła marsylskiego. Później z czarnego mydła
Na końcu jest tymiankowe, no i na całym końcu to mydło z Aleppo 20%. Więc taka kolejność, takie podium. Słuchajcie, no te mydełko małe, zgrabne, niepozorne, a naprawdę zdziała. Wiem, że przeróżne odmiany są z różnymi rzeczami, z różnymi olejkami. Jak mówiłam, tutaj jest 72% olejków z oliwki, no bo nazywa się mydło marsylskie oliwka. Ale jest też lawendowo i inne. Tam są już troszkę inne składy, w sensie jest lawenda i tak dalej. Ja jestem z tego mydła mega zadowolona. Dajcie znać, czy mieliście któryś z tych produktów. Jak sądzicie, czy naturalne produkty spisują się lepiej? Bo ja stwierdzam, że naprawdę o wiele bardziej działają na moją skórę takie naturalne, na przykład mydła, niż te chemiczne. Po tych chemicznych zawsze miałam problem. Po tych naturalnych ta skóra jest łagodniejsza, delikatniejsza i taka bardziej rozpromieniona. Zapraszam do innych filmików na bloga, Facebooka i Twitter. Zapraszam również na drogeriecytrynowa.pl. I do innych moich filmików. Ściskam, całuję. Pa!